Panie trenerze, gratuluję, blachożelajem, witactwa, jak to już jest z pana językiem polskim. Ze mną trener Śląska Stanisław Lewy po zwycięskim meczu z Bełchatowem. Ja děkuji za gratulaci a potvrdilo se, co jsem říkal, že nás čeká těžké utkání a já jsem strašně rád i za mužstvo, že jsme ho zvládli. Potwierdziło się to, że dzisiaj czeka nas bardzo ciężkie spotkanie i cieszę się, że moi piłkarze potrafili jednak zagrać i wytrzymać tę presję i wygrać to spotkanie. Panie trenerze, jedna rzecz. Przed tym to zapasem Śląsk dał 5 golów, ale nikt z tych 5 golów nie było utoczników. Dnes to witaństwo dał gol Gikiewicza, którego pan posłał w drugiej połowie do boju. Tak vždycky je pro útočníka důležité, když dá góly, ale já v tom nedělám rozdíl, kdo dá branku a pokud máte v mužstvu více hráčů, kteří dokážou tady ty branky střílet, tak o to je to pro mužstvo pozitivnější. No więc zapytałem się trenera, że przed dzisiejszym meczem, że z 5 bramek strzelonych przez Śląsk, żaden z nich nie był dziełem napastnika. Dzisiaj wprowadzony w drugiej połowie Łukasz Gikiewicz strzelił bramkę na wagę zwycięstwa. Dla trenera nie jest ważne, kto strzeli bramkę, czy to będzie napastnik, pomocnik, czy obrońca. Ważne jest, że bramki padają, że drużyna wygrywa. To jest najważniejsze. Kolektyw zespołu i tego się trener trzyma. Jedna rzecz, panie trenerze. Lubi pan prywatnie hokej? Ano. Zapytałem się trenera, czy prywatnie lubi hokej. Dlaczego? Preto, że dnes dwakrat szli na presilowku 3-2, a se nawet nie dali strzelbu na bramku Stachowiaka. W czym to problem? Ja si myslím, že těch situací tam bylo víc než jenom 2 nebo 3. My především po tom, co jsme dali vedoucí branku na 2-1, tak jsme tam měli hodně situací přečíslení, neřešili jsme to dobře, byl tam špatný náběh, špatně načasovaná přihrávka, samozřejmě na to musíme pracovat. No więc zapytałem się trenera, właśnie kończąc wątek hokejowy, że dzisiaj kilka razy Śląsk wychodził z taką kontrą hokejową 3-2 i fatalnie kończyły się te kontrataki. Trener mówi, no faktycznie, że kilka razy brakowało dokładnych podań, takiego rozeznania się na boisku w wykonaniu jego piłkarzy, no ale z drugiej strony ten zwycięski gol strzelony przez Łukasza Gikiewicza to był właśnie gol po dobrym, dokładnym dograniu Sebastiana Mili. No właśnie, Sebastian Mila dnes odorał pierwszy zapas w tym to sezonie. Jak pan prepana wyzerała jego gra przeciw Bełchatowowi? Tak samozřejmě se ukázalo, že Sebastián je důležitý hráč pro mužstvo. V prvním poločase se dostával málo do hry, těžko se dostával do hry, ale myslím, že ve druhém poločase potvrdil svoji kvalitu a vlastně má dvě asistence, které rozhodly o našem vítězství. No więc zapytałem się o powrót i ocenę gry Sebastiana Mili. Szkoleniowiec Śląska powiedział, że w pierwszej połowie widać było jeszcze takie braki, jego braki typowo meczowe, wejścia w rytm meczowy u kapitana Śląska, no ale to jest zawodnik znakomity, to jest ukształtowany piłkarz, pokazał w drugiej połowie, że jest świetnym zawodnikiem, no i przede wszystkim te jego dwie asysty przy obu bramkach strzelonych przez Śląsk Wrocław pomogły drużynie mistrza Polski odnieść zwycięstwo. Ako pan ocenił dnes protivníka super z Bełchatowa, to byl těžký zápas, lebo tego se pan spodíval v dnešním meču? Já myslím, že Bełchatów dneska potvrdil tady svoji kvalitu. Nesmíme zapomínat, že doteď hrál z mužství, který jsou všichni nahoře v tabulce. A samozřejmě to, že nemá žádný bod, není vypovídající, protože opravdu má kvalitu a dneska to potvrdil znova tady. A jak říkám, já jsem rád, že jsme to utkání zvládli. No więc zapytałem się o ocenę przeciwnika dzisiejszego, czyli drużynę Bełchatowa. Szkoleniowiec Śląska pochwalił zespół Kamila Kieresia, że to jest drużyna, która jak na razie pechowo nie zdobywa punktów, ale podkreślił szkoleniowiec mistrza Polski, że przecież w poprzednich meczach zespół z Bełchatowa grał z drużynami, które w ligowej tabeli plasują się właśnie w tej górnej ósemce. Widać, że to jest zespół poukładany, zespół wymagający. Dzisiaj takie warunki postawił we Wrocławiu. Zna pan, że jest pan pierwszym trenerem, który w 21 wieku tutaj we Wrocławiu w swoim debiucie przed fanuszkami we Wrocławiu, na stadionie we Wrocławiu, wygrał pan zápas? Nevěděl jsem o tom, ale samozřejmě, že mě to těší, pokud ta situace nastala. No więc zapytałem się szkoleniowca Śląska, czy wie o tym, że jest pierwszym trenerem, który w 21 wieku we Wrocławiu, prowadząc tutaj, czy przy Oporowskiej, czy przy na nowym stadionie miejskim zespół Śląska, w swoim debiucie wygrał. Poprzednikom właśnie w 21 wieku się nie udało. Trener był zaskoczony, ale cieszy się, że właśnie on tego dokonał.
Przed wami kolejne ťažké zápasy. Co dnes pre pana ešte chýbalo v hře Slovenska? Tak já bych především chtěl říct, že to dnešní utkání bylo vítězstvím morálky a vůle, kterou mužstvo ukázalo, protože jsme dostali těsně před poločasem góla, který srazí každý mužstvo, ale rychlou brankou na začátku druhé půle jsme se dostali opět do hry a myslím si, že tam opravdu byla vidět velká vůle po vítězství a že jsme to zvrátili. No więc zapytałem się szkoleniowca Śląska też o błędy, które popełniał jego zespół. No przede wszystkim cieszy trenera moralne zwycięstwo. To podbudowało morale jego piłkarzy, tym bardziej, że stracony gol do szatni też jeszcze podciął dodatkowo skrzydła mistrzom Polski, ale szybko strzelony gol w drugiej połowie pokazał, że Śląsk jest zespołem, który gra, walczy. No i później ta zwycięska bramka, która dała ostatecznie wygraną. No i na koniec, panie trenerze, który gracz pre pana dnes vyzeral jako najlepší hráč pánského zespołu? Já nechci takhle krátce po zápase hodnotit individuálně jednotlivě hráče. Já si myslím, že to bylo opravdu vítězství celého mužstva. Nechcel szkoleniowiec, zapytano o wybór najlepszego piłkarza, wskazać takowego. Uznał, że to jest zwycięstwo całego zespołu i tak tego też się trzyma. Posledno, co pan jeszcze mówił w kabinie przed drugą połową swoim graczom, że tak to wyszli z bojowania, aby to wygrać, aby urobić trzy body? Tam bylo důležité, aby jsme měli hlavu vzhůru, aby jsme nepodlehli tomu stavu, že jsme prohrávali těsně před poločasem 1-0, aby jsme hráli dál trpělivě, hráli jsme s větší agresivitou, s větší konsekvencí při brankových situacích a nakonec nám to vyplatilo. No więc na koniec zapytałem się trenera o to, co powiedział swoim piłkarzom w przerwie. Szkoleniowiec Stanisław Lewy powiedział krótko, musicie uwierzyć w siebie, nie możecie się podłamać, poddać się, bo przegrywamy, ale trzeba wzmóc koncentrację, przede wszystkim zagrać agresywniej w drugiej połowie, trzeba cierpliwości, konsekwencji, no i wtedy się na pewno uda. Udało się, Śląsk dzisiaj wygrał z Bełchatowem 2-1. Dziękuję za rozmowę, a wszystkiego dobrego. Dziękuję, takie, na słuchaną. Tyle Stanisław Lewy, trener Śląska Wrocław.